Siemanko, cześć, witam was serdecznie. Co tam u was, byki, słychać? Dzisiaj omówienie aktualizacji, która wejdzie w życie już jutro. Można powiedzieć, że czeka nas sezon wiedźmiński, bo to właśnie ten legendarny archetyp otrzymuje najwięcej zmian, reworków czy też buffów. Przejdźmy zatem do rzeczy. Zostańcie ze mną do końca, bo mam kilka ogłoszeń pod koniec filmu. A teraz aktualizacja 11.2, lista zmian. Cześć! A dzisiaj, pozdrowiku, cześć! Przed wami lista zmian dla jutrzejszej aktualizacji 11.2. Nadszedł luty, dlatego też chcemy obdarzyć naszych Wiedźminów odrobiną miłości. A już niebawem będziecie mogli ją poczuć w naszym nowym wydarzeniu specjalnym. Tłumacz top, jak zwykle. Specjalne wydarzenie. Zapoznajcie się z omówieniem aktualizacji przez twórców gry. Oto podsumowanie najistotniejszych zmian. Dobra, nowe elementy gry. Wydarzenie miłosne. Miłość wisi w powietrzu, a razem z nią zapach czekoladowych serduszek. Zbieraj łakocie, grając w gwinta, a następnie wydawaj je na wyjątkowe przedmioty kosmetyczne, dostępne u sklepa, lub wymieniaj na surowce w księdze nagród. Wydarzenie potrwa od 8 do 22 lutego. Super, cieszę się. Mamy mały, miłosny evencik. Także sympatycznie. Zmiany. Zaktualizowano ikony i 4 rodzaje umiejętności dowódców. Czatownicza zasadzka, taktyczna decyzja, insurekcja i niedźwiedzi rytuał. Okej, ikony to spoko, to sobie zobaczymy w grze, ale to 4 rodzaje umiejętności dowódców zaktualizowano? Czyli co, będą jakoś... To zastosowanie będzie inne, to jeśli tak, to czemu nie jest tutaj wyjaśnione? Chyba że po prostu jakoś zmienili opisy ich, tak aby jaśniej oddawały, o co chodzi, nie wiem. No ale tyle z tych zmian dowódców. No dowiemy się prawdopodobnie jutro dopiero. A tymczasem neutralne karty Berengar. Siłę zmieniono z 9 na 12. Zdolność zmieniono na: jeśli w tym rzędzie nie ma innego Wiedźmina, zniszczcie na początku swojej tury. Berengar... Wiedźminek 9 siły, 6 prowizji. Tutaj dostał buffa w postaci tej siły, tak? Bo teraz teoretycznie mamy 12 punktów aż za 6. No ale ten warunek, aby przetrwał, troszkę został utrudniony. No bo teraz mieliśmy jeszcze tą jedną turę, aby go ewentualnie last minute uratować. Jeśli rywal nam zniszczył Wiedźminów, które były w rzędzie Berengara, to mieliśmy jedną turę na dodanie Wiedźminów do jego rzędu, no bo tutaj w tym wypadku niszczył się na koniec naszej tury, a teraz będzie się niszczył na jej początku. Stąd też uratowanie go nie będzie już możliwe na ostatnią chwilę. No ale jednak jak wysformujemy w rzędzie, w po obu rzędach powiedzmy, po 3 Wiedźminów, no to myślę, że Berengar będzie bezpieczny, a w takich Wiedźminach Skellige naprawdę łatwo jest swarmować, nie? Tych młodych Wiedźminów, więc... Chyba okej, okay, nie? Taki point slam, 12 punktów za 6 prowizji. No to jest naprawdę dobry trade. Opłacalna kwestia. Dalej. Okej. Okay. Lecimy dalej. Róg dowódcy. Koszt werbunku z 8 na 7. Posiada nową część umiejętności. Dodatkowo wzmocni brązowe jednostki o 1 za każdą złotą jednostkę, która z nimi sąsiaduje. Sprawdźmy zatem róg, moi drodzy, dowódcy. Róg dowódcy, działania wojenne, oczywiście specjal, 8 prowizji miał teraz i wzmacniał sąsiadujące jednostki 5 aż o, znaczy aż, po prostu o 2 punkty. Niezły buff, bo teraz ma 7 prowizji i potencjalnie będzie mógł zrobić tych punktów aż 18, jak powsadzamy brązowe karty pomiędzy złote w jednym rzędzie. No to będziemy mieli, chociaż nie, czekaj, mniej, bo to 5 jednostek jest, tak? Czyli powiedzmy tak, złota jednostka, brązowa, złota, brązowa i złota, 2 brązowe jednostki pomiędzy złotymi kartami, co daje nam dodatkowe 4 punkty, tak? W takim układzie za 7 prowizji możemy mieć punktów 14. No dobra, przy jakimś swarmie w jednym rzędzie może się to sprawdzić. 14 punktów za 7. Chyba spoko opcja. Kurczę, no nie wiem, co tu mogę więcej dodać. I tak ten róg nie był za bardzo grany. Mamy kościany talizman, który za 7 prowizji może zrobić 18 punktów przy takich dekach swarmujących, ale tu trzeba mieć cały stół wypełniony. Okej, spoko buffik. Czy to zacznie grać? Zobaczymy.
Geralt akcji, siłę zmieniono z 5 na 3. O, tutaj się robi ciekawie. Koszt werbunku z 10 na 11. Zdolność zmieniono na rozmieszczenie. Przechwyć jednostkę o maksymalnej sile równej sojuszniczym wiedźminom w tym rzędzie. Naprawdę ciekawa opcja dla wiedźmaków. Geralt akcji. Akcji. Kurczaki. Aha, okej, okay, nie, dobrze. Tylko oczywiście tutaj pozaznaczałem te dodatki różne. Rozmieszczenie. Oczyść jednostkę i zresetuj jej siłę. To było obecne jej zastosowanie tej karty. Nie wiem, mogłoby być to kontrą na jakiegoś Fiona. Nadawałoby się idealnie, ale poza tym słabo. No a w tym wypadku prowizja więcej, dwie siły mniej. No i co? No, wysformujemy tych wiedźminów. Maksymalnie możemy 8, tak? 8 wiedźminów w rzędzie, czyli 16 punktów suchego przechwytu plus 3 punkty. 19 teoretycznie punktów, ale wiemy, że możemy przechwycić na przykład jakiś silnik od przeciwnika albo kluczową jego kartę, co później będzie miało impact na dalszy rozwój wydarzeń, na całą grę. Tutaj oczywiście bliźniacze zastosowanie do Filipy Eilhart z syndykatu, która także może przechwycić jednostkę, tylko że tutaj jej warunkiem są monety. Musi wydać parę monet. Może przechwycić jednostkę nawet o sile 9, także punkcik tutaj więcej. Siła więcej niż nasz Geralt akcji nowy. No ale oczywiście Filipa jest frakcyjną kartą, a akcji można grać wszędzie, chociaż to porównanie nasuwa się samo. Na pewno przetestujemy sobie akcji. Myślę, że zrobię deczek, słuchajcie, powrót do przyszłości. Była kiedyś taka talia braciaki, wiedźmaki, dek, który tak naprawdę w cudzysłowie wybił mnie w tym gwintowym półświatku. Do tej pory jedna z najchętniej oglądanych talii na moim kanale na YouTube. Zrobimy sobie taki powrót. Wtedy uwzględniałem w tym deku tylko i wyłącznie jednostki wiedźminów. Nie wiem, jak teraz w obecnych realiach by się to sprawdziło, ale myślę, że sprawdzimy sobie jutro na streamie. Tymczasem Geralt, zawodowiec, zdolność zmieniona. Rozmieszczenie. Zadaj 3 jednostkom 1 punkt obrażeń. Jeśli kontrolujesz innego wiedźmina, dodatkowo zyskaj zapał. No i na rozkazie. Zadaj wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń. No chyba, że jej siła jest wielokrotnością trójki. Wtedy możemy ją zniszczyć. Czyli teoretycznie zawodowie 3 siły, 11 prowizji. Na rozmieszczeniu na bliskim starciu zadawał wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń, a jeśli siła tej jednostki była wielokrotnością trójki, wtedy ją niszczył. Czyli teraz Geralt może sobie sam pomóc ustawić odpowiednią siłę, aby jednostkę zniszczyć, a jeśli mu się to nie uda, no to będzie miał jeszcze 3 punkty więcej, czyli minimalnie zrobi te 9, bo na wejściu, na rozmieszczeniu 3 jednostkom 1 punkt obrażeń plus ewentualnie jeszcze dodatkowa trójka na rozkazie. Oczywiście tutaj ten zapał będzie banalny do uzyskania w deku z wiedźminami. Jeśli będziemy kontrolować jakiegoś wiedźmina, to od razu będziemy mogli sobie ustawić tymi pojedynczymi pingami którąś z jednostek rywala tak, aby jej siła była sumą trójek, była wielokrotnością trójeczki i po prostu będziemy mogli ją sobie zniszczyć. Super opcja. Myślę, że Geralt zawodowiec także zagości w deczku z wiedźminami. Próba traf, zdolność zmieniona. Ustaw siłę jednostki na 13, jeśli nie jest wiedźminem. Jeśli nie jest wiedźminem, najpierw zadaje 6 punktów obrażeń. I nasyć kategorią wiedźmina. Próba traf, czyli mamy tak naprawdę dodatkowy punkcik obitego młodego wiedźmina, na przykład tworzonego z opancerzenia, będzie można wzmocnić tą próbą traf, robiąc 12 punktów za 6 prowizji. Także na pewno dobra opcja. No chyba, że wykorzystamy to ofensywnie, zbijając na przykład jednostkę rywala do siły szóstej. Może to służyć jako taki removal. A jeśli chcielibyśmy swoją jednostkę wzmocnić, także potraktować próbą traf, która nie jest wiedźminem, no to upewnijmy się, że nie ma ona 6 punktów siły, tylko troszkę więcej, tak aby jej po prostu nie zabić. Wtedy ją wzmocnimy do tej 13. No i jeszcze uczynimy tą jednostkę po prostu wiedźminem. Więc myślę, że spoczko, także sobie tą kartą jutro pogramy. No chyba najlepsze zastosowanie z tym opancerzeniem będzie, bo opancerzenie tworzy nam, nie dość, że pasuje tutaj do całej koncepcji, bo tworzy nam aż 3 wiedźminów w rzędzie, przez co cieszy się Berengar, przez co cieszy się także
nowy Geralt zawodowiec, no to jeszcze będziemy mieli tego młodego Wiedźmina o sile pierwszej, którego będziemy mogli potraktować próbą traf. 12 łatwych punktów, spoko opcja. Tyle z zmian dla Wiedźminów. Myślę, że tak jak mówię, zrobimy sobie braciaki, wiedźmaki, wiedźmińskie ligę. Jutro powinny wjechać na rejon, no chyba, że okażą się niestety za słabi w obecnych realiach, jednak ja trzymam za nich kciuki i myślę, że naprawdę zdadzą tutaj egzamin po świetnych buffach, czy też reworkach dla Geraltów, Berengara i próby traf. Fiolka zakazanej wiedzy odpieczętowana ma teraz Fatum. Okej. Okay. Potworki, wolumin nekromanty, posiada nową część umiejętności, zapał, rozkaz, aktywuj umiejętność zemsty brązowej sojuszniczej jednostki. Taki mikro dodatek wolumin nekromanty raczej nie był graną kartą, chociaż ja mam deck jeden z wampirami, z nekerem, z woluminem. Ciekawe zastosowanie wolumin posiada, ale no tylko do specyficznych decków, jakoś zbyt metowa karta to nie była. Czy ten mikro dodatek, gdzie będzie mógł odpalić zemstę, się przyda? Czy coś zmieni w grywalności w stosunku do woluminu? Nie mam pojęcia, ale na pewno przyjemnie, że chociaż skromnie tutaj wzmocnili tą kartę, bo jej zastosowanie jest naprawdę oryginalne. Ygern natomiast siłę zmienił z 13 aż na 15. No nieźle. Jedna z największych sił bazowych w ogóle w całym gwincie teraz będzie posiadała aż 15, co czyni ją w sumie najsilniejszą kartą tak u podstawy. Poza tym to myślę, że tylko stary Grot, ale już zmieniony w tego obudzonego Grota, że tak powiem, jeszcze wzmocnionego przez starego Grota śpiącego, posiada siły bazowe 11. Siły bazową oczywiście potężną może mieć także Meluzyna, wiele różnych kart, ale tak bazowo od razu. No to mimo wszystko Ygern w tym momencie będzie chyba najsilniejszy. 15 punktów siły, super sprawa. Myślę, że zasłużone, bo tak naprawdę on posiada tą wrażliwość, tak, może zostać zniszczony, gdy pozbędzie się pancerza. Teraz za 10 prowizji mamy 15. Oczywiście cieszy się także Ozrel, który również będzie przez to silniejszy. Chyba, że oczywiście przeciwnik wygna nam Ygerna później z cmentarza. No Ozrel teraz może za 8 prowizji wchodzić za 16 z tym Ygernem, także naprawdę jest siła. Tyle ze zmian dla potworków, niestety nie za wiele. Skellige, magiczny kompas, znaczy nie wiem czy niestety, no. Potworki mają grywalny Dziki Gon, mają kozackie wampiry, czy z Renfri, czy bez. Mają niezłą zemstę, którą wrzuciłem ostatnio na kanał, także nie ma tak źle u potworków, myślę. Skellige, magiczny kompas. Koszt werbunku zmieniono z 8 na 9. Chyba słuszny, minimalny nerfik, mimo wszystko kozacka karta za 8 prowizji mogliśmy mieć przy odpowiednim setupie jakąś legendarkę typu scenariusz czy fokusję. W dekach przeważnie z nekerem się to grało. Sowe, koszt werbunku z 11 na 12. Bardzo kozacka karta pod tych wojowników Skellige. Słuszny nerfik. Terror Wielkiego Morza, siłę z 5 na 4. Okej. Okay. Dzika więź, koszt w rynku z 4 na 5. Myślę, że tak powinno być od początku. Naprawdę kozacka karta. Teraz w sumie mogliby przywrócić tą starą umiejętność, skoro już dali nerf prowizji, że mogła dzika więź tworzyć także jednostki, które mieliśmy początkowo w talii. Spoko, myślę, nerfik. Wojownicy Skellige dostali po tyłku, byli, myślę, topowym tierem do tej pory i słusznie, że są nerfieni. Królestwa Północy. Ojejku, przepraszam, bo tu Ciri chyba się domaga chwilki atencji, także... Dobra, jestem, witam was po chwili przerwy, znaczy dla was to była sekunda, ale ja w tym czasie wyszedłem z psem, z Ciri. Moim pieskiem dostała jeść wybiegana, także została i wracamy. No i co my tu mamy tym razem? Znaczy nie tym razem, tylko po prostu Królestwa Północy, wiedźmiński mentor Szkoły Gryfa, chyba chodzi o po prostu mentora. Szkoły Gryfa. Mentor Szkoły Gryfa dostał nerf w postaci jednej siły mniej. Poza tym Skojatel bez zmian. No już widzę tam w komentarzach, nic się nie zmienia, lipa jest. Ale słuchajcie, nie wiem, moim zdaniem w dosyć specyficznym okresie znajduje się gwint, w specyficznym miejscu. Wiadomo, że niby się kończy i tak dalej. Oczywiście sceptycy negatywni obronią tą tezę. Natomiast ja się bawię dalej świetnie.
Nie pamiętam, kiedy miałem tyle grywalnych talii. Oczywiście tam połowa z nich nie jest żadnym topowym tierem, ale ja mam przecież 40 około talii. Zresztą link do wszystkich macie pod każdym filmem, tam na dole w opisie, jak sobie zjedziecie cały arkusz z każdej frakcji po kilka fajnych, przyjemnych, grywalnych talii. Więc mi tam nie przeszkadza to, że na przykład nie ma teraz zmian w Squirtle, nie? Jest tyle grywalnych talii ze Squirtle, że spoko, nie? Cieszę się po prostu z tych zmian, jakie zachodzą, z tych buffów dla Wiedźminów. Zobaczmy, co teraz w Nilfgaardzie. Tutaj też bez zmian praktycznie. Skrytobójstwo, słuchajcie, zdolność zmieniono na... Zada jednostce 6 punktów obrażeń, zmniejsz obrażenia o 1 za każdą sąsiadującą z nią jednostkę bez statusu szpiega. Wow. No nie sądzę, że jest to zmiana, która wywróci grę do góry nogami. Ale cóż, syndykat Krwawa Forsa, premię do werbunku zmieniono z 15 na 16, Fabian Hale siłę zmieniono z 5 na 6. No takie lekkie buffy, tak? Do nagród Graden. Teraz zdolność rozmieszczenia automatycznie obiera sobie za cel jednostkę z nagrodą. Podobnie do Szachraja. No i to jest niezłe, bo Szachraj mógł omijać obrońcę. Jak go naciskaliśmy, to automatycznie strzelał w jednostkę z nagrodą. Tak samo teraz Graden wybierze jednostkę, za którą... jednostkę, która być może chowa się za obrońcą, nie? Nie trzeba ręcznie obierać jej za cel. Spoko, buffik, nie? Ciągnąć za sznurki natomiast nerf z piątej prowizji na szóstą. Wiecie, że mi do syndykatu jest najdalej. Zresztą jedyny dek syndykatu, jaki ja proponuję w tym moim arkuszu z dekami, to jest zgromadzenie. To akurat bardzo lubię ten swarmik, ale resztę raczej trzymam na dystans. Podejrzany sprzedawca, ale dobrze, mamy 6 aż frakcji w gwincie, więc to, że nie gram tam za często syndykatem, to chyba, no dla mnie przynajmniej nic straconego. Podejrzany sprzedawca nie posiada już kategorii niepostrzeżeni, czyli co, nie będzie można nim scenariusze odpalać i może tam jakiś delikatny nerfik względem tych deków, które korzystały na różnorodności kategorii, nie? Dobra, tyle ze zmian balansujących. Poprawki, Melitele nie próbuje już tworzyć jednostki... w pełnym rzędzie, nie resetuje swojego licznika po wtasowaniu do talii, nie może zostać przeniesiona z planszy do talii podczas przejścia między rundami. Svanringe Tirsek teraz poprawnie resetuje wartość wzmocnienia podczas przejścia między rundami. Torresfar Emrace, najwyższy kapłan, nie pozwala już na tworzenie kart specjalnych i artefaktów. Zagranie agentki księżnej za pośrednictwem Siany i Leto. Królobójca nie będzie już kończyć zagrywki. Tresowany Sokół teraz zadaje odpowiednią ilość obrażeń wrogim jednostkom. To ile zadawał teraz? Jakiś bug był z tym? Nie wiedziałem. Ale kto grał tresowanym sokołem? Umówmy się. Ta karta powinna mieć 4 prowizji. To swoją drogą. Nie wiem, ja się jaram na zmianę Wiedźminów. Możecie się spodziewać jutro ode mnie jakiegoś deczku. Jak to bywa właśnie w nowym sezonie. Teraz odnośnie tych ogłoszeń jutro. Myślę, że może czekają nas nawet 3 streamy. Także wpadajcie, słuchajcie, na Twitcha, także link macie w opisie filmu, bo tutaj wrzucam dla was filmiki, ale tylko z gwinta. Słuchajcie, my na streamach ogrywamy także inne gierki. Ostatnio zagrywam się w Skyrima. Gramy w weekendy sobie FIFKę, ligę weekendową. Jakieś czasem Fall Guysy z widzami, nawet ostatnio na streamie przedłużanym. Pozdrawiam wszystkich obecnych, było zajebiście. Graliśmy sobie w Don't Starve Together, łącząc się, wiesz, tam na Discordzie z bykami. Gadaliśmy sobie, graliśmy, naprawdę było przyjemnie. Teraz, uwaga... Jutro na streamie, moi drodzy, oczywiście Hogwarts Legacy także będę ogrywał, więc wpadajcie tam na żywo się ze mną zobaczyć, pogadać na Twitchu, też jest mega. No i tak jak mówię, jutro prawdopodobnie, słuchajcie, no jestem, wczoraj skończył mi się przedłużaniec o 16, dzisiaj mam chyba taki jedyny dzionek przerwy od streamów, a jutro jedziemy od 10. O 10 odpalam pierwszego streama z Hogwarts Legacy, później... Jak wejdzie patch już do życia z gwinta, no to porobimy sobie stream oczywiście z gwinta. Postaram się nagrać jakiś deczek też dla was na YouTube. I potem wieczorem znowu odpalamy Hogwarts Legacy, skoro jest to pierwszy dzień. Ja wiem, że tam już niektórzy już to grają. Jacyś chyba partnerzy konsoli PS. No ale ja będę dla was to ogrywał jutro razem z wami na strumyku. Także widzimy się też na Twitchu. Pozdrawiam serdecznie byków. Dawajcie znać oczywiście swoje przemyślenia na temat... aktualizacji. No i chyba ode mnie tyle. No wiele tych zmian nie ma, ale subtelne, ale moje zdaniem bardzo przyjemne. I tyle. Spodziewajcie się nowych deczków, nowy sezon. Początek sezonu jest zawsze najgorętszym momentem w ciągu całego miesiąca dla gwinta. Tak samo jest u mnie. Zawsze staram się codziennie jakiś nowy deczek dostarczać przez ten pierwszy tydzień. Myślę, że będzie też tak samo teraz. Dawać znać jakieś
Jak macie jakieś propozycje co do potencjalnych talii, fajnie, że to Skellige nerfią, bo i ten deck z Neckerem dostanie po tyłku i Wojownicy, a to naprawdę były topowe tiery. Trzymajcie się tam, pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz zachęcam do wpadania na Twitcha, gdzie nadaję praktycznie codziennie na żywo. I tyle. A ci, którzy nie widzieli, to możecie sobie wejść w kategorię filmów Shorts, gdzie tam w niecałą minutę w czterech odcinkach pokazywałem oczywiście z przymrużeniem oka, jak poprawnie czytać karty w wincie. Czteroodcinkowa miniseria dobiegła końca, ale dalej możecie sobie ją oglądać. Pozdrawiam i widzimy się jutro na Twitchu. Aha, jeszcze jedna rzecz. Moi drodzy, poza tym, że dzisiaj wleci to omówienie patcha, no to myślę, że za kilka godzin wrzucę także zapowiedź zlotu byków na leśniku, bo może niektórzy z Was nie widzieli postów ani na Facebooku, ani na Discordzie, ani na karcie społeczność, bo po prostu tylko oglądają na przykład filmy, a też być może ktoś z Was chciałby w zlocie uczestniczyć, a cały czas kilka miejsc jeszcze wolnych mamy. Pozdrawiam i do następnego.